Witam bardzo serdecznie wszystkich Was, którzy zaglądacie na ten mój kanał i z którymi jestem w jakimś tam porozumieniu. Bardzo się cieszę, że mam na tyle siły, że mogę dzisiaj nagrać jakiś krótki filmik o moich przemyśleniach. I wykorzystuję czas, że Iwonka jest wyjechała w tej chwili, wyjechała na wybory, wyjechała do swojej mamy, zawieźć ją na wybory. No i jestem w tej chwili sam. Przepiękna pogoda, słońce, ciepło, 20 stopni na zewnątrz, 24 stopnie wewnątrz tutaj u mnie. Ciepło jest. A jeszcze na ten moment mam uderzenie gorąca, także po co się? Podejrzewam, że to można nawet zobaczyć na moich biednych, spoconych, na mojej spoconej łysinie. No są to takie niedogodności wynikające z tego zastrzyku hormonalnego, który przyjąłem. Już trzeci. Z czym do ludu? A chciałem podzielić się kilkoma takimi myślami, ponieważ jeszcze cały czas jestem aktywny umysłowo, to wykorzystuję po prostu ten czas. Wykorzystuję ten czas, tak jak w Biblii Paweł Apostoł mówi, żeby wykorzystywać dni, które jeszcze są, to Hiob nawet mówi, Hiob, dni, które są dobre, bo nie to Salomon mówi, bo przyjdą takie lata, o których powiemy, że nie podobają mi się. Dzisiaj się dowiedziałem, że moja była teściowa, czyli mama mojej pierwszej żony w kwietniu, na początku kwietnia skończyła 89 lat. Aż westchnąłem sobie 89 lat, jejku. A Biblia mówi przecież, że człowiekowi dany jest lat 70, a jak dobrze pójdzie lat 80, a ona ma 89. Niektórzy ludzie naprawdę długo dostają wiele, wiele lat, żeby tu pielgrzymować na tej ziemi, chociaż powiem wam, że starość jest trudna. Starość czy w ogóle jakiekolwiek problemy, jeżeli się pojawiają, to sprawia, że życie staje się bardzo trudne. Ale wiecie co? Mimo to wielu ludzi, chyba większość ludzi, nie zatrzymuje się nad tym i nie zastanawia się i nie zadaje sobie pytania i nie szuka odpowiedzi na pytanie i co dalej? Najważniejsze pytanie dla każdego człowieka, co dalej? Co ze mną dalej? Po co się urodziłem? Po co żyję? Dokąd zmierzam? To są tak ważne pytania. To ja z tym cały czas próbuję się przebić w tych moich filmach do ludzi, żeby do człowieka dotarło to, dlaczego on żyje, po co on żyje, w jakim celu. A na te wszystkie pytania odpowiada nam nasza zaczarowana księga, Słowo Boże. Książka, która jest trudną pozycją. Trudną dlatego, że jest pisana na przestrzeni wielu tysięcy lat przez rozmaitych ludzi. Ale powiem wam, że najważniejsze jest to, że za Biblią stoi Bóg, który to On daje zrozumienie, to On daje to światło w głowie. To On sprawia, że ludzie, którzy nawet jeżeli nie są jakimiś dobrze wyedukowanymi ludźmi, wykształconymi, z jakimiś szerokimi horyzontami myślowymi, to również do takich ludzi trafia zrozumienie planu zbawienia, tego, o czym Biblia mówi. To jest niepojęte dla mnie. Spotykam ludzi, bardzo prostych ludzi, ale przy tym tak pięknych. Bo piękno człowieka nie zależy od tego, jak on się wykształcił, wyedukował, jaką pozycję
zajmuje tutaj w społeczeństwie. Biblia bardzo wyraźnie mówi, że Bóg wybrał to, co jest byle czym, to, co jest niczym dosłownie, żeby zawstydzić ludzi, którzy myślą, że są kimś, że oni coś sobą reprezentują, żeby poniżyć tych ludzi, żeby stanęli we właściwym miejscu, z właściwą perspektywą, żeby zobaczyli, że mają problem. Spotykam również ludzi bardzo gruntownie wykształconych i z bardzo szerokim spojrzeniem na rzeczywistość. No i to jest piękne, jak taki człowiek dojdzie do zrozumienia Bożego planu zbawienia. To z takim człowiekiem można pogadać na wszystkie możliwe tematy. Spektrum zagadnień jest tak szerokie i można mieć ucztę, dosłownie ucztę w rozmowie z drugim człowiekiem. Z Iwonką odkrywamy możliwości, jakie Bóg nam daje, żeby zrozumieć siebie samego najpierw, drugiego człowieka, żeby zrozumieć Boga, żeby zrozumieć aniołów, na tyle, na ile Bóg nam objawi te rzeczy. Wczoraj zapaliliśmy sobie kadzidełko. Iwonka ma teraz taki czas. Ona miewa takie etapy, takie momenty w życiu, gdzie zaczyna się interesować jakąś wąską dziedziną, ale to wtedy wchodzi w temat bardzo głęboko i bada sprawy. Teraz na tapecie jest Japonia i twórczość, japońska twórczość. No i to się wiąże z tym, że kupiła sobie nóż japoński, ostrzałkę do tego noża, nakupiła kadzidełek rozmaitych i zapaliła kadzidełko i jak ten dym tak się wznosił do góry, to zaczęliśmy o tym rozmawiać. Co to jest kadzidło? Dlaczego Japończycy, czy w ogóle te ludy wschodu używają kadzideł? Jaki jest cel? Skąd ten pomysł się wziął? I wiecie co? I odkryliśmy piękną rzecz. W świątyni był ołtarz kadzidlany. To było taki mebel, tak go nazwijmy, który stał przed drugą zasłoną i na tym ołtarzu spalało się kadzidło, wonne kadzidło. Dym z tego kadzidła unosił się, dochodził do góry między sufitem, była taka wolna przestrzeń między zasłoną a sufitem i ten dym przechodził nad tą zasłoną do części najświętszej. I to kadzidło, no po co Bóg sobie wymyślił to kadzidło? Po co umieścił to w świątyni? Jest to symbolem łączności między grzesznikiem, między człowiekiem a Bogiem. Bóg dla nas jest niewidzialny, nikt Boga nigdy nie widział. Ale Bóg mówi, to nie przeszkadza nam w tym, żebyśmy byli ze sobą w relacjach, w kontakcie. I kadzidło jest właśnie symbolem modlitw do Boga i Biblia mówi o tym, że Bóg słyszy te modlitwy, że te nasze myśli, ten nasz głos, te nasze podziękowania czy nasze narzekania, one dochodzą do tronu Bożego i Bóg to słyszy. To jest niesamowite, niepojęte. Poczekajcie, znajdę coś. W Księdze Objawienia, w Księdze Apokalipsy, Apokalipsa, czyli objawienie, czyli to jest odsłonięcie, Bóg nam odsłania pewną rzeczywistość, jest 8 rozdział i w tym 8 rozdziale jest taki opis. Przeczytam 8 rozdział od 1 wiersza. A gdy zdjął 7 pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. Księgi, zwoje izraelskie, księgi były, to były takie rulony, zwijane rulony i się rozwijało z jednej strony, a zawijało z drugiej strony i przesuwał się tekst, pisany od prawej do lewej i w ten sposób były zapisywane księgi. I taki zwój był zapieczętowany 7 pieczęciami.
Czyli to jest taki sznurek, powiedzmy, kawałek laku, i ten lak na gorąco z tym sznurkiem jest złapany, i ta pieczęć nie pozwala rozwinąć dalej tego rulonu. W momencie, kiedy ją łamiemy, możemy rozwinąć kawałek tej księgi do następnej pieczęci. W ten sposób Bóg odsłania fragmenty rzeczywistości, kawałek po kawałku. I one są opisane w Księdze Objawienia. I zobaczcie, co tam pisze. A gdy zdjął siódmą pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. I widziałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, i dano im siedem trąb. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę. I dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. Widzicie, co to jest? Ołtarz, na którym spalane jest kadzidło, wytwarza się dym, który stoi, to ten ołtarz stoi przed tronem Bożym, i ta miła Bogu woń trafia do Boga, i Bóg, jak wdycha, to mówi: och, jaki piękny zapach. Kiedy Bóg słyszy Twoją modlitwę, na przykład, budzisz się rano, słońce świeci, ptaki śpiewają, a Ty czujesz taką wdzięczność i uświadamiasz sobie to i mówisz: Boże, jakie to piękne wszystko. Ja w tej chwili patrzę na kwiaty, które przyniosła Ela nam, takie suche patyki magnolii. Ja na nią mówię Mongolia, nie wiem dlaczego, no ale tak mi się pokojarzyło. Magnolia nasza tak wygląda, pokażę Wam. Jeśli uda mi się pokazać, może zobaczycie ją. Tam naprzeciwko mnie stoi dzbanek, i w tym dzbanku magnolia, która rozkwitła. Tam nic nie było, to były pąki tylko. I ona rozkwitła tutaj w ciągu 3 dni. I kiedy patrzę na to, za każdym razem, to mówię, albo myślę, albo mówię takie, teraz na głos powiem te słowa: Boże, jak Ty pięknie to wszystko urządziłeś, jakie to jest niezwykłe, te kolory, te kształty, jak te kwiaty wyglądają. Wow! I z chwilą, kiedy budzę się rano i dostrzegam to piękno dookoła, patrzę za okno, a tam bez przygotowuje się do kwitnienia, czyli będzie szedł jeszcze, oprócz kolorów, które będę oglądał, będę czuł zapach tych bzów. Już widzę w tej chwili, jak zaczynają latać te wszystkie oblatywacze wokoło. I będzie kolejny, i potem kolejny, i kolejny przyczynek do tego, że będę Bogu dziękował i będę Boga chwalił. I to jest coś takiego, że to, co czytaliśmy. Pojawił się przed tronem anioł, który miał kadzielnicę złotą, i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. A anioł wziął kadzielnicę, napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił ją na ziemię. I nastąpiły grzmoty, donośne błyskawice i trzęsienie ziemi. No i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chcę Wam pokazać, jak Biblia pięknie przedstawia ideę kadzidła. Co to jest kadzidło? I teraz człowiek, który te rytuały, na przykład palenia kadzidła, zachowuje taki rytuał, może to robić bezmyślnie, po prostu dla samego tylko zapachu. Ale jeżeli trafiła Biblia do jego ręki i on trafia na taki fragment, jak ten, co przeczytałem, czy wiele innych, bo w wielu miejscach Biblia mówi o kadzidle, o ołtarzu kadzidlanym, to zaczynamy rozumieć, co Bóg chce nam przekazać, jaką treść. A Bóg chce nam powiedzieć tak: ja słyszę wasze myśli, ja słyszę wasze westchnienia, ja słyszę waszą wdzięczność, i to jest woń miła mojemu sercu. Bo kadzidła
najczęściej mają taki przyjemny zapach, rozmaite. Iwonka kupiła kilka rodzajów kadzideł i za każdym razem ona pyta, a jak to teraz odbierasz, jak to teraz czujesz? No to ja jej opowiadam, jak ja to widzę, bo każdy człowiek inaczej odczuwa jakieś tam zapachy czy wrażenia wzrokowe. Każdy widzi inaczej. I to jest przykład tego, jak Bóg odsłania nam, objawia. Dlatego to akurat czytałem z Księgi Objawienia, bo w psalmach jest mnóstwo też takich tekstów, no nie tylko, tam u wielu proroków, które właśnie mówią o tym, że Bóg chce nam się objawić i On mówi, ja Cię widzę, ja Cię słyszę. Ile razy jesteśmy w sytuacji takiej, że jest nam bardzo ciężko, nie możemy sobie miejsca znaleźć, jest nam źle, przyglądamy się rzeczywistości, która zaczyna nas przygniatać. I Bóg wtedy mówi do mnie, mówi, Zbyszek, ja Cię widzę, ja widzę Twoją troskę, widzę Twój problem. Jest psalm 91. Psalm, którego treść bardzo często przywołuję, dlatego że on jest bardzo, bardzo ważny dla nas, szczególnie teraz. I ten psalm, w tym psalmie jest coś takiego napisane. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Człowiek, który mieszka pod osłoną Najwyższego, człowiek, który zdaje sobie sprawę z tego i ma świadomość, że on nie jest sam tutaj na tym świecie, że jego życie nie jest dziełem przypadku, tylko ja żyję dlatego, że Bóg mnie chce. Bóg, który jest miłością, a miłość uwielbia dawać, dzielić się. Miłość po prostu kocha. To Bóg mi mówi, nie bój się niczego. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, ten mówi, do Boga mówi, ucieczko moja i twierdza moja. W momencie, kiedy się dzieje coś bardzo złego dookoła nas i ludzie mdleją ze strachu w oczekiwaniu tego, co przyjdzie, człowiek, który ma świadomość istnienia Boga, człowiek, który wierzy w Boga, człowiek, który nawiązał z Nim relację, bo Bóg robi wszystko, żeby z nami nawiązać relację, i człowiek, który załapał tą relację, to on w pewnym momencie mówi, Boże, Ty jesteś moją ucieczką. Wow, ja Tobie ufam. I popatrzcie, końcówka tego psalmu, 14 wiersz. Ponieważ mnie umiłował, to Bóg mówi, ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Zobaczcie, co on tutaj mówi. Ponieważ mnie umiłował, wiecie co, ja się rozkochałem w Bogu. Rozkochałem się w Bogu, jak go zaczynam poznawać, jak się dowiaduję o nim, jaki on jest, jak ja mogę się dowiedzieć, czytając Biblię, przyglądając się Chrystusowi, bo w nim jest objawiona cieleśnie cała pełnia bóstwa. Cały Bóg jest objawiony w Chrystusie. To jest największe objawienie, jakie przyszło na świat, żeby człowiek mógł poznać Boga. I on był tylko 3,5 roku na ziemi z nami tutaj. 3,5 roku chodził, publicznie działał. 30 lat spędził w domu. Całą młodość praktycznie. A potem został ukrzyżowany i odszedł do nieba. I teraz jest obecny tutaj swoim duchem. Bo on powiedział, nie zostawię was sierotami, przyjdę znowu do was. I jak się dowiaduje tego, jaki Bóg jest, jaka to jest istota, to wiecie co, ja się rozkochałem w Nim. Ja do Niego wołam bardzo często w ten sposób, Boże, jakie szczęście mnie spotkało, że ja ocknąłem się i na Twoje pukanie do mojego serca
zareagowałem. Ja byłem taki ślepy, byłem taki głuchy kompletnie. Jestem zepsuty, ale ty mimo wszystko się do mnie dopukałeś. I pokazałeś mi całą swoją miłość dla mnie, do mnie. I tutaj czytaliśmy, ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Wywyższę go, bo zna imię moje. Co to znaczy znać imię? Kiedyś imiona nie były dziełem przypadku, tak jak dzisiaj mamy Malwiny, Balbiny, jakieś tam inne, innych Kenów. Kiedyś imię coś oznaczało. Jakub oznaczał oszust. Był taki Jakub. Ale kiedy poznał Boga Jakub, to było jego zwycięstwo, zwycięstwo nad własnym charakterem. I wtedy Bóg mu przyszedł do niego i powiedział, zmieniam ci twoje imię. Odtąd będziesz się nazywał Izrael, czyli zwycięzca. Bo zwyciężyłeś. Bo nie poddałeś się i zwyciężyłeś. Wzywać mnie będzie, nie, wywyższę go, bo zna imię moje. Ja poznałem imię Boga. A imię Boga gdzie jest zapisane? Jest w drugiej bodajże Mojżeszowej. Jest określony charakter Boży. Zaraz spróbuję to znaleźć i wam pokazać. To jest tekst zapisany w 34 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej. Zobaczcie, jak Biblia jest napisana. Trochę tu, trochę tam. Trochę tu, trochę tam. I to wszystko składa się w całą, w jedną taką układankę. Te pucle, drobniutkie elementy składają się w jeden przepiękny obraz. I tu jest moment, gdzie Bóg spotyka się z Mojżeszem, chce mu przekazać kamienne tablice, drugie, bo pierwsze potłuk. Mojżesz jak się wkurzył, jak zobaczył cielca, zobaczył to bóstwo jakieś takie, ojejku. No po prostu szlak go trafił i stłukł szafirowe kamienne tablice, na których wypisane były przykazania. 34, czytam od pierwszego wiersza. Rzekł Pan do Mojżesza, wyciosaj sobie dwie tablice kamienne, takie jak poprzednie, a ja wypiszę na tych tablicach słowa, które były na poprzednich tablicach, które potłukłeś. Nie ma pretensji do niego, nie ma żalu do niego. Tylko mówi zrób to, weź wyciosaj. A ja tam zapiszę jeszcze raz. Przepraszam, czasami mam czkawkę, nie wiem, dopada mnie nagle, nie wiadomo dlaczego, no ale tak mam. Bądź gotów na rano i wstąp rankiem na górę Synaj i stań tam przede mną na szczycie góry. Niechaj nikt z tobą nie wchodzi. Niech też nikt nie pokazuje się na całej górze. Również owce i bydło niech nie pasą się na stokach tej góry. Dlaczego? Dlatego, że tam objawia się Bóg, a Jego chwała jest zabójcza dla wszystkiego, co żyje. No tak po prostu jest. My żyjemy w ciemności, w otchłani, w świecie grzechu i gdyby tutaj się Bóg objawił w jakikolwiek sposób, to zginie wszelkie ciało. No i dlatego on tutaj przestrzega. Skąd ja to wiem? Z innych miejsc w Biblii. To wszystko jest w Biblii opisane. Czwarty wiersz. Wyciosał więc Mojżesz dwie tablice kamienne, takie jak poprzednie. Wstał wcześniej rano i wstąpił na górę Synaj, jak mu Pan nakazał. Do ręki wziął dwie tablice kamienne i zstąpił. Ktoś mi kiedyś powiedział, ja nie czytam stąpił, tylko zestąpił, żeby odróżnić stąpił od zestąpił. I zestąpił Pan w obłoku, a On stanął przy Nim i wezwał imienia Pańskiego. Zobaczcie, Mojżesz stoi z tymi kamiennymi tablicami i stoi, widzi obłok, zbliża się do niego obłok i on wezwał imienia Pańskiego. Jahwe, Jahwe. Nie wiem, jak on tam wołał. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał. I teraz zobaczcie. Bo Mojżesz wezwał imienia Pańskiego. Wtedy przeszedł Pan obok niego i zawołał. Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający
winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. I pochylił się Mojżesz śpiesznie aż do ziemi, złożył pokłon i rzekł: Jeżeli znalazłem łaskę w oczach Twoich, Panie, racz pójść, Panie, w pośrodku nas, gdyż jest to lud twardego karku. Odpuść winy nasze i grzechy nasze i weź nas w dziedziczne posiadanie. Na to on rzekł: Oto ja zawrę przymierze, wobec całego ludu czynić będę cuda, jakie się nie działy po całej ziemi u żadnych narodów. Cały lud, wśród którego przebywasz, ujrzy dzieło Pana, gdyż straszne będzie to, co ja z Tobą uczynię. Przestrzegaj tego, co ja dzisiaj Ci nakazuję. No i tam dalsza rozmowa, już nie będziemy o tym mówili, ale Mojżesz w momencie, kiedy Bóg przechodził w tym obłoku, przesuwa się obłok, on jest zasłonięty, on w ogóle między dwiema skałami został umieszczony dla bezpieczeństwa i zaczyna wołać: Panie, Panie, Boże miłosierny, łaskawy. On zaczyna mówić o Nim, opowiada o Nim, jaki On ma charakter. Poznanie Boga to jest życie wieczne. Jezus w Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale, Jezus mówi: A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Życie wieczne to jest poznanie, poznanie tego, kim jest Bóg, jaki ma charakter. Bo my mamy zafałszowany, zamazany obraz Boga. Nas się straszy Bogiem. Szatan robi wszystko, żeby zohydzić i przedstawić Boga w takim świetle, żebyśmy Go odrzucili. I tu jest napisane, że on jest dobry, dobry, dobry. I w pewnym momencie jednak w żadnym razie nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. Co to znaczy? Dlaczego Bóg taki tutaj straszny jest? Bóg mówi o tym, że karą za grzech jest śmierć, to jest nieuchronne. Jeżeli ktoś nie zrozumie, co to jest grzech, nie zrozumie, nie da się nauczyć, pouczyć, jak straszną rzeczą jest pozostanie w grzechach, to po prostu zginie. Dlaczego do trzeciego i czwartego pokolenia nawiedzający winę ojców na synach i wnukach? To nie jest tak, że syn czy wnuk będzie odpowiadał za grzechy ojca czy dziadka. To nie jest tak. Jak będziemy czytali Biblię, to doczytamy się znaczenia tego i możemy wtedy odpowiedzieć na pytanie. Jezus zadaje pytanie: jak czytasz? Czytasz Biblię? Jak ty to czytasz? Jeśli w Biblii jest napisane, że Bóg w żadnym wypadku nie karze syna za grzechy ojca, ani ojca za grzechy syna, no to znaczy, że nie karze. Ale jeśli tu pisze, że nawiedzający winę na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia, to co to znaczy? Jeżeli wychowujesz się w domu, gdzie dziadek chlał wódkę, ojciec chlał wódkę, a może jeszcze pradziadek chlał wódkę, to ty najprawdopodobniej będziesz miał skłonności i inklinacje do chlania wódki. Oglądałem taki film, znowu dygresja. Ja przepraszam Was za tę dygresję, ale ja próbuję dojaśnić pewne rzeczy i pokazać Wam, jak ja pewne rzeczy rozumiem. Jeżeli Wy w tym coś znajdziecie dla siebie, bierzcie to dla siebie. Jeżeli uznacie, że bredzę, odrzućcie to. Cały czas to podkreślam, to jest mój punkt widzenia. Oglądałem taki film dokumentalny o ludziach, o pedofilach, którzy dokonywali lubieżnych czynów z dziećmi. Ale w pewnym momencie słyszę, jak ten operator czy reżyser, nie wiem kto to tam, mówi do tych ludzi: słuchajcie, do tych pedofili, do pedofili mówi: słuchajcie,
W tym filmie będą pokazane wasze twarze. Ludzie poznają wasze imiona i nazwiska. Jeżeli nie chcecie, żeby to było upublicznione, wyjdźcie stąd, opuśćcie to miejsce. Jeżeli się zgadzacie na to, na te warunki, które ja stawiam, to zostańcie i możecie dalej opowiadać. Ja w ogóle w szoku byłem, kto to jest i jak to możliwe, że ci ludzie się godzą na to. To byli ludzie, którzy nie byli już piętnowani, oni być może karę odbyli jakąś, nie wiem. Sprawa była w każdym razie załatwiona, została załatwiona. I to byli ludzie, którzy zgodzili się na 1,5-godzinny film dokumentalny, żeby przedstawić przyczyny, dla których oni zostali pedofilami, żeby uchronić kolejne dzieci, kolejne pokolenia od tego grzechu pedofilii. I okazało się, że ci ludzie byli również molestowani w swoich domach, gwałceni przez swoich ojców, przez swoje matki. Nieprawdopodobne. I to jest właśnie grzech z ojca na syna przechodzący. Bóg nie ma pretensji do ciebie, jeżeli wyszedłeś z domu alkoholowego, że masz ciągoty do picia. Bóg wie, dlaczego ty uciekasz w alkohol, czy w narkotyki, czy w cokolwiek. Bóg rozumie, dlaczego ty jesteś grzesznikiem. I On chce tobie to uświadomić, żebyś ty rozumiał przyczynę, dla której ty jesteś grzesznikiem. Kiedy człowiek trafia w ręce Boga, to trafia w ręce najlepszego psychoterapeuty. To jest najgłębsza i najlepsza terapia. I kiedy człowiek wchodzi w relację z Bogiem, dowiaduje się wszystkiego o sobie. To jest proces całego życia. I w tym procesie grzesznik jest uwalniany od grzechów. Dlaczego? Dlatego, że życie bez grzechów jest pięknym życiem. Życie w grzechach prowadzi do śmierci, do zagłady planety. Bóg pozwolił na rozwój tych wszystkich wydarzeń, które dzieją się na Ziemi, aż do skończenia świata, aż do kompletnego zakończenia tej historii grzechu. Zgodził się na to, dlatego że On chce, żeby wszystkie istoty we wszechświecie wiedziały, czym jest grzech. I w wieczności my będziemy żyli, ale będziemy żyli z pełną świadomością, że żyjemy w zgodzie z Bożymi prawami, które Bóg na nowo wpisze w nasze serca, bo my w tej chwili rodzimy się z grzechem w środku. Ten grzech mieszka w nas. Ale Bóg wyrywa nas z tych sideł grzechu, wyzwala nas z tego wszystkiego i nas przekształca. Dlaczego ta świadomość i to poznanie jest takie ważne? Dlatego, że zobaczcie, dzisiaj świat jest totalnie zwiedziony, kiedy ludzie odrzucają Boże przykazania i twierdzą, to było dla Żydów. To jest jakaś paranoja. Przecież w wieczności Boże prawa będą obowiązywały cały czas, bo Bóg stworzył wszystko dobre i bardzo dobre. I ludzie, którzy tam będą zamieszkiwali wieczność, to są ludzie, którzy zgodzili się na to, żeby Bóg ich tak przemienił, żeby oni stali się nowym stworzeniem, nową istotą, żeby stali się istotami, które kochają Boga i Jego prawo. I dlatego jak słyszę, że ludzie mówią, że przykazania to było dla Żydów, bo to zostało nadane na górze Syna i Boże. Jak ja słyszę takie dyskusje, no widzę, że rozmawiam z człowiekiem, który kompletnie nic nie kapuje, nic. Albo dyskutują i mówią, tak, dziewięć tak, jedno nie, szabat nie, nie. I rozwalają się o tą sobotę.
No ona wraca jak bumerang, cały czas ta kwestia soboty wraca. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie dyskutuje z przykazaniem nie kradnij. No to jest oczywiste. Pisze w Biblii, kto kradnie, niech kraść przestanie. No Paweł gdzieś tam wyjaśnia, tłumaczy jakiemuś zborowi w Efezie, czy gdzieś tam. Jeżeli ktoś żył w cudzołożnym związku, Biblia wyjaśnia i mówi, porzuć to. Jeżeli ktoś brał łapówki, Biblia mówi, zostaw to. Jeżeli ktoś wybrał sobie innego Boga, to odrzuca szabat. Bo dlaczego szabat jest tak ważny? W przykazaniu jest napisane dlaczego. Gdyż w 6 dniach Pan uczynił niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął, dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Najdłuższe przykazanie, które jest w Biblii, przykazanie o szabacie, ono mówi, że, bo to jest przykazanie z motywem, dlaczego? Biblia nie mówi, dlaczego masz nie kraść, czy dlaczego masz nie cudzołożyć, tylko mówi, nie kradnij, nie cudzołóż. Natomiast o szabacie jest napisane, dlaczego. I ten motyw jest podkreślony. On mówi tak, nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. Dlatego Pan pobłogosławił dzień siódmy. Bóg zaznaczył, pomalował na niebiesko ten dzień siódmy i nazwał go szabatem i mówi, będziecie 6 dni będziecie pracowali, ale 7 dnia jest szabat. To jest święto, to jest święty czas. Spędzajcie ten czas ze mną. Oczywiście Żydzi to przekolorowali, stworzyli prawo dodatkowe, że możesz przejść tyle i tyle kroków, że nie możesz rozpalić ognia, że nie możesz w szabat zrywać kłosów. No takie debilizmy powymyślali i zrobili z tego, obwarowali to piękne przykazanie takimi dosłownie, przepraszam za słowo, debilizmami, że ludzie nienawidzili szabatu, ale ze strachu przed Bogiem, który ich zabije, zachowywali wszystkie te prawdy i te przepisy, które Żydzi w Talmudzie zapisali. Co za paranoja. To miał być dzień radości. To ma być dzień świąteczny, dzień szczęśliwy. I Bóg to powtarza w tylu miejscach. Jejku. Pokazuje to, popatrzcie, w Izajaszu. Izajasz 58 bodajże rozdział, zaraz zobaczę. Ale chyba 58 to jest. I pisze on tak. Czym jest szabat? No czym był szabat dla Jezusa? To był czas, kiedy on spędzał ten czas w synagodze, rozmawiał, uzdrawiał. Jezus świętował, pielęgnował, celebrował ten czas. O, 58:13. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia szabatu, aby załatwiać swoje sprawy w moim świętym dniu. My mamy skłonności do tego, żeby cały czas załatwiać jakieś sprawy, a Bóg mówi, zostaw to wszystko. Zostaw to, aby załatwiać swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci. I uczcisz go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw, nie prowadząc pustej rozmowy. Wtedy będziesz się rozkoszował Panem. I ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi. Bogu zależy na tym, żebyśmy przeżywali ten czas z Nim szczególny. Dlaczego to jest tak ważne dla Niego? Popatrzcie. 31 rozdział 2 Mojżeszowej. 31:13. I teraz przeczytam to i zobaczycie, dlaczego to jest tak ważne. Powiedz synom izraelskim, czyli powiedz wszystkim tym, którzy są zwycięzcami, którzy poznali Boga, powiedz synom izraelskim, zaiste przestrzegać będziecie sabatów moich. Czyje to są sabaty?
Boże, sabatów moich, gdyż jest to znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, że ja Pan, który was poświęcam. Przestrzegajcie więc sabatu, bo jest dla was święty. Bóg mówi, słuchajcie, to jest znak między mną a wami. Boży lud, jak rozpoznać Boży lud? On zachowuje Boże sabaty, bo to jest znak między Bogiem a Jego ludem. A ludzie kłócą się o tą sobotę. Dlaczego? Bo duch tego świata robi wszystko, żeby ludziom nawinąć makaron na uszy, żeby słuchali nauk, bzdurnych nauk, ludzi, którzy w ogóle nie kapują tego, co czytają, nic nie rozumieją. Przeczytali rzeczy trudne, które apostoł Piotr powiedział w drugim liście. Przeczytam wam też, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, 16 wiersz, 15, od 15. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówię we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. No my mamy tylko dwa listy Piotra do dyspozycji. Gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe. Gdzie w nich? W tych listach Pawła. Są pewne rzeczy niezrozumiałe. Gdzie się o tym wypowiada? Które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swojej własnej zgubie. No i tacy wymyślacze, wynalazcy złego cytują mi list do Rzymian. Niech was wtedy nikt nie osądza z powodu szabatu, dnia, czy pokarmu, czy czegoś. W liście do Kolosan to samo. Nie rozumieją tego, co tam jest napisane, bo przecież Bóg nie może przeczyć sam w sobie. Bo z jednej strony mówi, słuchaj, pokarmem jest to i to. Święty dzień to jest taki i taki. I za chwilę przez tego Pawła miałby powiedzieć, nie, to już nie obowiązuje. No przecież to jest jakiś odpał. I takich nauczycieli jest mnóstwo, ale to są nauczyciele, których ludzie sobie nazbierali dla siebie, bo to łechce ich zrozumienie, łechce ich uszy. Co z tym zrobić? No jest tych nauczycieli tylu, że ojejku. I oni zginą, no zginą. I to są ludzie, Juda o nich fajnie pisze w swoim liście. On mówi tak, wkradli się bowiem między was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Dalej mówi, 11 wiersz, bo tu przeczytałem czwarty, Judy, list Judy, czwarty wiersz, teraz 12 wiersz. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych, chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi, wściekłymi bałwanami. On o nich, ojejku. 14 wiersz, o nich też prorokował Enoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc, oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych. On mówi o przyjściu Jezusa, o powtórnym przyjściu. Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili i za wszystkie bezbożne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu, przeciwko Bogu. Bezbożni i grzesznicy. Są to ludzie kierujący się własnymi pożądliwościami. Usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. I będziecie słuchać tych wynalazców złego, tych nauczycieli, o których Jezus mówił, i to mówiłem ostatnio w którymś tam z moich filmów, przytaczałem to
gdzie Jezus mówi w Ewangelii Mateusza. Pokażę wam jeszcze to. On mówił o... Już sekundę, poczekajcie. A, jest, znalazłem. To jest Mateusz, 7 rozdział. To jest kazanie na górze. I od 21 wiersza czytam. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. Jaka jest wola Ojca? No, spisał ją na dwóch kamiennych tablicach. Oprócz tego spisane są w zwojach, które stały obok tej skrzyni, w której były tablice kamienne. Te prawa wszystkie obowiązują, oprócz tych, które się wypełniły. No, baranków nie zabijamy, bo przyszedł baranek prawdziwy, na które te baranki wskazywały. Nie obrzezujemy się cieleśnie, dlatego że cielesny Izrael odpadł. I teraz jest obrzeska serca. I dalej Jezus mówi, to są słowa Jezusa. W owym dniu wielu powie mi, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? No widzicie tych wszystkich magików na tych nabożeństwach, spotkaniach, gdzie słyszycie dar języków. No bezmyślne jakieś sylabizowanie. Bleblanie jakieś. Jaki dar języków? Gdzie widzicie, jak leczą na ulicach kolana, czy stopy, czy coś tam, wydłużają nogi. No cuda czynią. Nie widzieliście ich? Bo ja spotkałem mnóstwo takich ludzi. Wypędzają demony. Ojejku, ludziom się piana z ust toczy. A wtedy powiem im, Jezus mówi, a wtedy powiem im, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Co to jest czynić bezprawie? To jest żyć życiem grzechu, życiem, w którym łamiesz przykazania. Mówisz, nie kradnij, a kradniesz. Czytasz, pamiętaj na dzień szabatu, a nie zachowujesz tego dnia. Rozumiecie? Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że wszyscy ludzie, którzy wejdą do wieczności, to są ludzie, którzy nigdy w życiu nie zanegują prawdziwości zakonu, prawdziwości przykazań. Nigdy tego nie zrobią, bo oni wiedzą, że w wieczności my wszyscy będziemy żyli w zgodzie z Bożymi prawami. Dlatego to jest tak ważne, żebyśmy rozumieli istotę Bożych przykazań, istotę Bożych praw. Zbawieni jesteśmy darmo, z łaski, z miłości. Ale czy po to, żebyśmy wracali do grzechów? Broń Boże. Paweł mówi, nie daj tego Boże. Mamy wzrastać w łasce. Co to znaczy? Wróciłeś do grzechu. No pękłeś gdzieś, pękłeś i zgrzeszyłeś. To co masz robić, jak zgrzeszyłeś? Jak masz nagle świadomość? Ja wam zaraz opowiem o moim grzechu jednym takim. To piszę tutaj tak w drugim rozdziale listu Jana. Pierwszego listu Jana. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Piszę wam, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika, wstawiennika, mamy adwokata, tak bym powiedział, u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze. Czyli zgrzeszyłem i nagle mam świadomość, że zgrzeszyłem. Co mam zrobić? Mam przyjść do Jezusa i powiedzieć, Jezu, zobacz, znowu wpadka. Powiem wam o moim grzechu. Wpadłem. Jestem w tym procesie leczenia w tej chwili. Z powrotem. Ja, dotarło do mnie kiedyś, nieważne dlaczego, nieważne kto mówił, dotarło do mnie, że picie kawy jest grzechem. Kawa jest narkotykiem, a ja uwielbiałem kawę.
Bóg mnie uwolnił od tego naprawdę na wiele lat. I teraz w szpitalu, jak byłem w szpitalu, któraś tam z pielęgniarek zrobiła mi kawę z mlekiem, kawę, niesłodzoną kawę z mlekiem. Ja bardzo lubiłem to. Wiecie co, wróciło mi to. Ten zapach, ten aromat, ta celebra cała, to wróciło do mnie i zacząłem pić kawę na nowo. No i co ja mogę zrobić z tym? I słyszę, jak Duch mi mówi: Zbyszek, wróciłeś do tego. Jejku, no poczułem taki dyskomfort w środku. I przyszedłem do Jezusa i mówię: Jezu, potrzebuję znowu uwolnienia. I on mi powiedział: Zrobimy to, damy radę. I to nie jest tak, że on mi nagle to odciął. Nie, nawet dzisiaj wypiłem kawę. Ale ja jestem w tym procesie leczenia, w procesie dostosowywania mnie do nieba, do życia w niebie. Nie dyskutujcie ze mną w kwestii tam zasadności tego, czy kawa jest grzechem, czy nie. Kawa jest tak powszechnym narkotykiem dzisiaj, tak pita wszędzie powszechnie, to nawet to pokazuje, że to jest złe, bo jest tak powszechna kawa, Coca-Cola, te wszystkie używki, narkotyki. I Bóg chce nas uwolnić od tego, ale najważniejszy jest ten proces, który dzieje się w nas, wewnątrz, w naszym sercu. I kiedy ja sobie zdaję z tego sprawę, no co ja mogę zrobić innego? Moje ciało woła: Zbysiu, napij się kawy. To jest taka miła chwila. System nagród działa we mnie, dopamina. I to się wiąże z tym. Teraz znowu będę się męczył, bo to jest męka, to nie jest takie proste porzucić to. Przyjdzie taki moment, gdzie Iwonka zapyta, bo ona chce dla mnie dobrze. Ona wie, że ona sama nie pije kawy. Ale robi to dla mnie, bo mówi: Okej, nie dyskutuję z tobą. Chcesz kawy, zrobię ci kawę. Ona jest po prostu dla mnie dobra. My nie musimy rozmawiać na ten temat, na temat moich grzechów, moich upadków, bo ona wie, jaki to jest proces leczenia z grzechu grzesznika. Istotą życia jest poznanie Boga. Bóg jest łaskawy, nieskory do grzechu, ale jeżeli ja pozostanę przy tym grzechu i powiem sobie: A co mi tam? O, to jestem w fatalnym miejscu. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. On mnie przekonuje i mówi: Zbyszek, zróbmy z tym porządek. Ja mam moc. Ja dam ci moc. Ale żebym ja mógł z tego skorzystać, muszę przyjść i prosić o to. I przejść przez proces dostosowywania do nieba. Kiedy ktoś odkryje, że szabat jest święty, w Holandii mam taką przyjaciółkę, która była kiedyś świadkiem Jehowy, i ona odkryła świętość szabatu. Jejku, jaka ona jest szczęśliwa. Mówi: Zbyszek, jaka ja jestem szczęśliwa. Nie zawsze udaje mi się go zachować, ale jestem taka szczęśliwa. Jaki ja jestem szczęśliwy, bo bardzo dużo o tym rozmawialiśmy. Na początku ona tego nie rozumiała, ale jak zobaczyłem, co zrozumiała, jejku. Przeżyłem szok, poczekajcie chwilkę. Iwonka wracała w drodze z Goleniowa do wsi obok, do Radzanka, bo tam jest komisja wyborcza, która nas tutaj obejmuje. Ale wracam do tematu. Najważniejsza kwestia to jest kwestia zrozumienia, na czym to wszystko polega, zrozumienia, co to jest prawo Boże, dlaczego Jezus musiał umrzeć. Musiał umrzeć dlatego, że plan zbawienia wymagał śmierci zgodnie z prawem, które Bóg nadał we wszechświecie. Karą za grzech jest śmierć, czy konsekwencją grzechu jest śmierć. Jak go nazwiesz, tak go nazwiesz. Ale to jest coś, co jest niezmienne. Wszyscy ci, którzy odrzucili Boga,
którzy odrzucili Jego przykazania, wylądują w jeziorze ognia. Co to znaczy? Kiedy Bóg odsłoni się, zdejmie ten obłok, ludzie spłoną. Wszystko, co jest związane z grzechem, spłonie. I dlatego Bóg robi wszystko, żebyśmy zostali uratowani. On robi wszystko, żebyśmy zrozumieli istotę planu zbawienia. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, to była tragedia. Bóg musiał się ukryć, musiał się schować. Ale Bóg im wyjaśnił plan zbawienia. Bo potem Abel składał ofiary z baranka, czyli musiał rozumieć, po co to robi, dlaczego to robi. Potem Set, potem następni, potem cały naród izraelski. Aż do momentu, kiedy ukrzyżowali Jezusa rękami Rzymian, rękami Piłata, doprowadzili do zguby, do tego, że ochrona, którą ten naród miał od Boga, została puszczona. Świątynia została rozwalona, rozbita. Naród został rozpędzony na cztery strony świata. Wszystkie przekleństwa, o których mówi Piąta Mojżeszowa, jeśli będziesz posłuszny, to będzie tak, jeśli nie będziesz posłuszny, to będzie tak, wszystko się wypełniło. Przeczytajcie sobie, sprawdźcie. Ale Bóg chce ratunku dla każdego. Ale to, co jest w Izraelu w tej chwili, ta ziemia, która była kiedyś świętą ziemią, już nie jest święta ziemia. To jest święta, która ocieka krwią i zbrodnią. Tam ludzie się mordują nawzajem. To nie ma nic wspólnego z Bogiem. Księga Objawienia to są... Na początku jest napisane, że Bóg pisze listy do siedmiu zborów. Jak spojrzałem na mapę, gdzie jest Izrael, a gdzie siedem zborów na terenie dzisiejszej Turcji, to zobaczyłem, że tak jak plan zbawienia był skoncentrowany na Izraelu kiedyś, ale ponieważ nie zdali egzaminu, Bóg nie mógł ich już dalej używać, ponieważ oni od Niego tak daleko odeszli, że zabili Go, nie przyjęli Go jako Mesjasza, to te listy są skierowane do siedmiu zborów, które są zupełnie w innym miejscu i stamtąd rozchodzą się na cały świat. Ta wiedza rozchodzi się na cały świat. Bo mówiłem o Ricie, która do mnie ostatnio właśnie dzwoniła, nagrywała się na Messengerze. Dużo kiedyś rozmawialiśmy. Jest taka szczęśliwa, zrozumiała istotę przykazań, istotę szabatu. Jejku, jaka ta dziewczyna jest szczęśliwa, bo ona poznała cudownego Boga. Poznała pięknego Boga z Jego pięknym charakterem. Dlatego to jest tak ważne, żebyśmy rozumieli miejsce przykazań w planie zbawienia w naszym życiu. Żebyśmy nie droczyli się głupio z Bogiem, bo nie warto. Cena jest za wysoka. To jest być albo nie być. Jeszcze tyle bym miał wam do powiedzenia, ale nie mogę już, bo już się czas kończy i Bonka zaraz wróci z radzanka. A ja czuję, że no nie mogę przegadać tematu. Kochani, bardzo się cieszę, że mogłem wam dzisiaj to przedstawić. Wiem, że do wielu z was wiele z tych rzeczy, które dzisiaj powiedziałem, dotrze i będzie przyczynkiem radości. Tego wam życzę z całego serca, żebyście się cieszyli z tego, że zaczynacie czytać, ale inaczej czytacie, inaczej widzicie te rzeczy. A ja będę mówił, dopóki nie zamknę dzioba, dopóki mam tchnienie życia jeszcze, to będę mówił, no bo
bo zależy mi na tym, żeby jak najwięcej ludzi zostało uratowanych. Moje życie już jest zamknięte, ale w Bogu, jest schowane, skryte w Bogu. Natomiast jest jeszcze wielu ludzi, do których musimy dotrzeć. Nie mógłbym sobie, nie odżałowałbym tego, gdybym zajmował się sobą teraz, czy wyłącznie swoją rodziną, bo to jest pierwsze moje pole misyjne. I kiedyś w wieczności miałbym dowiedzieć się, że nie było nikogo, kto by przyszedł do tej osoby, czy do tej, czy do tej. Okej, dobra. Kochani, nie, bo się rozgadam znowu. Pomodlę się, pozwólcie. Modlitwa jest bardzo ważna. To jest to wonne kadzidło. Ojcze, chcę Ci podziękować z całego serca za to, że zrozumiałem istotę kadzidełek. Że ta istota jest tak głęboko zapisana w sercach tak wielu ludów, tylko że oni nie rozumieją znaczenia kadzidła, a może rozumieją, tylko ja o tym nie wiem. Ale chcę Cię prosić o to, żeby te prawdy dotarły do jak największej ilości ludzi. Żeby ludzie mieli wielką radość i naprawdę frajdę z obcowania z Tobą. Żeby weszli w system religii, którą Ty założyłeś. Aby poznali Ciebie, jedynego Boga i Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, daj mi oglądać te piękne rzeczy. A to wszystko w imieniu Jezusa. Amen. Zostańcie z Bogiem. Trzymajcie się. Hej, hej.